chciałam podziękować za spotkanie i za zaproszenie tutaj, bo z wielką przyjemnością po 20 latach, można powiedzieć, będę opowiadała o sobie znowu rodakom. Po raz pierwszy w mieście Wrocławiu. Także jest to dla mnie duża emocja. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa i wdzięczna przede wszystkim pani Ani Gajdamowicz i całej Fundacji Domu Polonijnego. Także dla nich wielkie brawa. Natomiast wracając do pytania. Zaczęłam pisać mając lat 6-7. To były moje pierwsze, tak, 6-7, tak, w języku polskim, bo wtedy mieszkałam jeszcze w Polsce. I to były pierwsze próby, można powiedzieć, zainspirowane różnymi bajkami, a przede wszystkim Kubusiem Puchatkiem, czyli moją ukochaną książką Aninę. I w tym wieku 6-7 lat zaczynałam pisać malutkie opowiadania o zwierzaczkach, o zaczarowanym lesie, o różnych istotach nadprzyrodzonych, wyimaginowanych, zupełnie wymyślonych. Takie science fiction dziecięce, można powiedzieć. Potem poświęciłam się przede wszystkim nauce. Ukończyłam studia magisterskie, tak jak już wspomniałaś, Basiu. Na początku byłam w Katowicach, na Akademii Muzycznej Karola Szymanowskiego. Później przeniosłam się, aby kontynuować studia na Akademii Ignacego Paderewskiego do Poznania i tam ukończyłam studia magisterskie w klasie fortepianu klasycznego profesora Waldemara Andrzejewskiego. Po ukończeniu studiów poświęciłam się przede wszystkim pracy zawodowej jako nauczycielka fortepianu, koncertując, nauczając młodzież, bo uczyłam akurat od szkoły podstawowej poprzez średnią aż do matury. W międzyczasie pracowałam także jako tłumacz. Tłumacz języka francuskiego i tłumacz języka włoskiego. I w tym czasie mogę powiedzieć, że moje pisanie było tak jakby odepchnięte troszeczkę na drugą linię. To znaczy pisałam w głowie, zbierałam historię i materiał na przyszłość i układałam w kasetce takiej sekretnej w głowie i czekałam na dobrą chwilę. Po przeprowadzce do WOK, która miała miejsce w 2001 roku, ten rok to naprawdę jest przełomowy w moim życiu, w moim też, jeśli można. 18-letni syn się urodził w 2001 i wczoraj, i wczoraj skończył 18 lat. Także zapamiętamy ten rok. Ja moja mama wczoraj też kończyła 75. No to brawo! Gratulacje wszystkim! Seniorko, leci z autą! To jeżeli już, to ja się widzę, że uczyłem młodzież ze szkoły muzycznej na Łowieckiej. A jak pięknie, ale tu we Wrocławiu. We Wrocławiu. We Wrocławiu. Znana nasza szkoła muzyczna. Jestem w dobrym towarzystwie. Pięknie, dobrze. A jeszcze chciałabym coś dodać, bo chyba do nas doszła pani, tak, pani Ala Lucińska, a pani Ala Lucińska, nasza przyjaciółka tutaj Domu Polonijnego, jest siostrą cioteczną, tak? No już nie żyjącego, ale bardzo znanego. Kogo? Pana Bogusława Kaczyńskiego. Jeszcze chciałam dodać, że Alicja w ogóle jest chyba najdłuższą melomanką istniejącej opery wrocławskiej, czy też filharmonii. Filharmonii. Ma chyba najstarszy numer i do dzisiaj czynnie uczęszcza. Jednym słowem, między